Gdzie oni są? Tam są. Nie, Szymi jest tu, korze w kombajnie. Chodźcie tu, chodźcie. Wyjdź. No. Ej, o co tu chodzi? O, normalnie przejdź, tu podejdź. Podejdź, chodź. Bliżej. Bliżej, 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 bliżej. Do przodu, trochę w lewo skręć. Skręć w lewo. Dobrze, dobrze idziesz, dobrze. Troszkę do przodu. Jak to wygląda? I odwrót. Odwrót. Dobra. Jeszcze się ślizga. To jest jakiś mod specjalny? A nie, on już lata, co nie? Ja nie wiem, on kierownicą jeździ. No, ja dokładnie. Słyszysz to? Aha. To właśnie dobra, on. Start. Tak, start. Na filmiku tak muszę. Dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na mapie Sosnówka. Tym razem jest troszkę większa ekipa. Przedstawcie się. Araulen. Konsti. No, przedstaw się jeszcze w kombajnie. Przedstawiłem się, o. Aha. To właśnie tak jak słyszeliście, tylko że trochę inne niki. Więc tak, właśnie są cztery osoby i jest trochę mało sprzętu. Ale Konsti ma dobry sprzęt do kamerowania, więc... Ja już mam co robić, sprzęt. Będę kamerował, to... Wystarczy, trzymam kamerę. Nie, tak na serio, to trzeba kupić coś, jakiś ciągnik najlepiej, nie? A ja nie, dlaczego funduszy? Laguje mnie się. Laguje? Jakie fundusze masz, Konsti? 70 tysięcy jest. Dobra, jadę w pole. O, no, kurze, może kosić. Holanda za 64 i każdy ale, będzie ej, ale to musi być dobra stosunek ceny do jakości. Znaczy wiesz, no, żeby 70 tysięcy mam tylko, nie? To musi być coś tańszego. To mocnego. Ten New Holland ma ile kosztuje? Ty, ale ja już w kombajnie może. No to ja wiem, to trzeba wysypać, dlatego... Konsti, Deutschfahrt ma dużo mocy wysyp zboże w stosunku do ceny. Dobra, ty, a jak tu się zmienia, o, żeby faktycznie, to jechało do przodu, bo ja dawno na tym nie grałem. Spacją. Dopłacić im, żeby przywieźć na farmę ciągnik, czy nie? Nie, ja już jestem w ciągniku. Aha. Kto zabrał? Mogę go transportować. Kto mi to zabrał? Chyba Szogun jest. Właśnie, Szogun to jest specjalista do efektów specjalnych. Uważaj, przecież co on by ci mógł wele. Co on mi tu może zaraz odpierdzielić? Na razie ja? Się wysypujecie? Cicho, na razie się wysypujecie. Może wiecie, kombajnem do wody wiecie. Nic się nie dzieje na razie, jest spoko. Nic tu nie zrobię, zobaczysz, na złość w tobie. Utopisz ciągnik. Nie, zaraz biorę ten ciągnik i jadę sprzedać. Oddaj, bo... To masz, już możesz sobie wziąć. Jeszcze muszę dosypać tylko. Jadę do was. No chyba pomyliłem drogę, ale to nic. Właśnie, właśnie. Cześć, popchnęcie. No właśnie, czekaj, zaraz się zrobi. Ty, czekaj, włączę 4x4 i wyjadę. Już. O, wiesz co? Jeszcze trzeba kupić rozsiewacz do nawozów. Nie, nie pomyliłem drogi. Trzeba kupić rozsiewacz do nawozów, nie? A ten taki, który... Przejechał mnie. Bo ten nowy z Golda jest mały i tani. Który z Golda jest mały i tani? No ten, no to... A, no 4,5 tysiąca, to na pewno trzeba go kupić. Kwerneland. Tylko, że ma trochę i on ma 12 metrów szerokości. No, opyla się. Ale jest tania. Tak, to... Będzie, Szogun będzie mógł rozsiewać, tylko nie posianym. Szogun, rozsiewaj nawóz, ale na gołej ziemi. Bo się plony zniszczą. Bo tu wiesz, gniotą się uprawy. A, to coś takiego jak... A, dobra. A i skupiłem się, nie widzę was. Tu jestem, tu... To tamten, stoi ten mały zetor, to sobie weź tego zetora i... ten. I kultywuj. Nie, weź rozsiewać ilości. A Szymi niech weźmie tam kultywację. A wiesz co, ja sobie tak myślałem? Co? Jak skultywować, zasiać, podrosną trochę plony, spryskać je i wtedy będzie efekt pryskania, czyli te ślady. No ścieżki technologiczne, no. No, ale to by było erotyczne. Tak, ale no, też się plony zniszczą trochę. Patrz, jak się teraz Zaczak pokazuje, że ma kierownicę, zobacz. Zaraz wjadę do kanału.
Co ty robisz? I tak ci nic nie da kierownicy. Uda mi się. Dawaj. Czekaj, o. Jedyne dobra. Co, to skręcasz wolno kołami. Włącz sobie 4x4 okay. Od razu. A jakie firmy masz tą kierownicę? Taka czarna. Dobra. Zdrapał taka czarna. Zdrapał znaczek, to nie wie. No, wytarła się. Nie, tam pisze dołej czwarty. 14 nie jest zasiana, nie? Mówisz? Chyba traktorem razem dostałem. Razem z czapką. Bo powiedzieli, że bez kierownicy to nie mógł jeździć. To możliwe, że tak. Konsi, a kiedy u ciebie na kanale Eurotrack? Nie wiem, okaże się. Pewnie będzie u Raulena jak coś. Weź tam, jak będziesz Szymi tam blisko Szoguna, nie? To tam weź uważaj, żeby tam dostawu nie wjechał czy coś. Spoko. Na razie. Na razie jest okej. Okay. Ty, no. może nie wiedział, bo tutaj nie ma tego dopisku do Niku. Dopisku. Nazwy firmy nie ma. No, no. Patrz, Szogun jest specjalistą od efektów specjalnych. Ty jesteś menadżerem. Masz firmę. Szefem. Masz firmę. Chociaż u ciebie w firmie firma tak prosperuje, że więcej kasy trzeba wydać na naprawę maszyn niż przychód jest. Ale prosperuje. A Szymi co? Kurde, ten próg tu jest ostry. Szymi, nie wiem, może być specjalistą od karmienia krów cementem. I przejeżdżania przez nie. No. Tak. Ja mam dwie głowy. Właśnie, ale nie ma krów. Trzeba będzie kupić krowy, żeby Szymi miał co robić. Nie ma krów? Nie ma. Jak mogłeś? Czekaj, mam 36 tysięcy, to wiesz co? Kupię pole. Kupisz mi krowę? Nie, kupię ale. Pole. Kup mu krowę i będzie ale kultywował. Ale czym on to... Jestem... Czym chcesz ją napaść, jak nie ma ten... Będę ją pasł... prawo. Ścierniskiem. Kupisz mi kosiarkę i... Ściernisko. Na ściernisko się ją popuści. Tak. Ale nie, no nawet nie ma czym zebrać trawy, ani kosiarki nie ma, nie. Na razie się kupi jeszcze jedno pole. Kup kury. Będzie czym przynajmniej je nakarmić. Jak? Kury się i tak nie karmi. Ale nie, Szymi, no kury to są... Kury to są... Co? Co? Utopiony. Serio? Pomylił mi się garstka. Dobrze, tego nie widziałeś. Wy macie tylko mówisz, te dwa pola. No. No bo dlatego mówię, że kupię zaraz coś. Bo ciągnik żeśmy kupili. Nowy. No, bardzo fajny. Teraz trzeba. To proponowali w komentarzach? No, ciągnik ktoś tam proponował. Tylko że z turem, no ale z turem na razie nas nie stać. Znaczy, New Holland może być z turem, ale on ma mało mocy, to był nieprzydatny. Proxima. Proxima. No, ale to wiesz, na razie mamy mało kasy. Także ciągnik kupiliśmy. 8 akonsy. Które pole kupić? Jakieś blisko, co jest? 20? 20. Trójka. 20 trójka. Nie, no troszkę chyba by za dużo kosztowało. Nie, na 20 pojadę, zobaczę. Przecież to można będzie nawet połączyć z tym drugim polem później, więc... 26 tysięcy. Nie, to można kupić. Cześć, kroi mi się weekend bez internetu. O, okej. Okay. Co ci się robi? Kroi mi się weekend bez internetu. Jak to? Bo mam przeprowadzkę i tam gdzie jeszcze nie ma internetu. O, to niedobrze. Nie, zrobisz sobie jakoś. Myślałem, że z telefonu jakoś to pod... No, z telefonu sobie najwyżej tam. Wiesz co zauważyłem? Co? Jakby ściągnął walca i pojechał po ściernisku, to nie trzeba by było kultywować. Jakbyś ściągnął... No lepiej jadę teraz i nic za mną są ślady, jakby nie było nic. Dobra, ja już przyjechałem, jakbyś miał pełno, to już jestem. Nawet pół. Cześć. Zrobię tak jak ty mówisz, że... Jak... Znaczy nie mam walca, ale będę jeździł raz przy razie. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ale ty i tak na tym nie możesz posiać. Ale co? No nie możesz posiać, ale...
Ale mówi, że nie trzeba kultywować. Się niszczy ściernisko, nie? Koła wyrywają ściernisko. I wystarczy inną stale żałować. Bym sobie wsiadł do ciebie, ale cóż, ale nie można. Nie ma modu. Nie ma miejsca. Nie zmieszczę się. Żeby się dało tak... Ten, Szymi by mógł to fajnie tak iść bokiem, bo on ma kierownicę, to mógł z prędkością kombajnu. Kamerować. A mi szybciej idzie niż kamerować na kierownicy. Sobie tempomat dla twoich nóg. Można by było ściągnąć mod. A jest jakiś mod na tempomat nóg? Jest chyba, nie? Szybkość biegania czy coś. No, wiedziałem, że można biegać to na godzinę, ale czy zwolnić chyba też. No, jak się szybciej chyba, no nie wiem w sumie. Byś musiał edytować skrypt. No. Co? Trzeba by było edytować. Korze szybciej. Calculation. A weź, czekaj. Ustępuję. Jak ten... jak ten... Ale nie, ja chcę zobaczyć nawóz, jak wygląda. Kąsik drogi. Takie kuleczki. Mało co tego ścierniska jest. A, bo przeszkadzał ci trochę. Troszkę. Oj tam. Tylko trochę. Oj, troszeczkę. No zaraz zniknie ściernisko. Jeszcze zjeżdżę dobrze. Ale w sumie, ty, no w sumie co ty chcesz? Jak się w realu tak zjeździ dobrze, to też prawie że nie widać. Tylko, że ta tekstura podłoża jest wtedy żółta cała, ale ścierniska nie widać, żeby tak wystawało. W realu trochę inne tekstury są. No, w realu. Jakby wgrał inną paczkę tekstur, to by było tak samo jak w FS-ie. Nie dam ci rury. Daj rurę. Nie dam ci rury. Daj. Daj, nasyp tutaj trochę tu. Nasyp. Nasyp. No. Uciekać teraz będzie, no. No, są fest. Daj, no daj, to kto tam się odezwał, Piotrek? No. No. Daj rurę. No kurde, będę jeździł cały odcinek. Ty już masz prawie pełno, będę jeździł za tobą cały odcinek, bo ty nie chcesz mi wysypać. No. Serio? No. Dobra. No, otwiera się wreszcie. Ty, powiedz mi, co to są te zielone liczby w procentach, co? Na chudzie. Wiesz, czy nie? To są cyferki. Wie ktoś, co to jest? Te tam, co jest, nie wiem, u mnie jest, teraz są, zero jest. Ile jest u ciebie? No powiedział ci, to są cyferki. No, ale co one oznaczają? Ja mam zero, a ty ile masz? No to zależy, bo jak na przykład jechałem wtedy szybko i ten, nie wiem, jak jeździłem tak dużo, to były większe cyferki, a jak, co, pojeżdżę trochę dookoła, zobaczę, czy cyferki wzrosły, o, widzisz, wzrosły, 94, 21, nie ma 4. To jest chyba uślizg, nie, to nie, nie wiem, ale jak wjechałem teraz na, no, to kultywowane no, pole, to mam 95%. Znaczy, no, nie wiem, to zależy. Może to jest miejsce. Nawóz. Nawóz na kołach. No ja na Konsiego czekam, ale on nie jedzie. Nie mam pojęcia. Nawóz na kołach. Patrz, dołóż. Ja mam taki mod. Na nie co? Wiem, o co tu chodzi. Na co masz? Przewozisz nasiona, nawozy. Na kołach? No. Jak? Przyczepka taka. Ale mówię, że on mówi, że się oblepia na kołach. To na następne. No nie wiadomo, co jechać. To jest. Co? Na następne. Co na następne? Pole. No ale tylko to było. Co? Przecież tylko to ostatnio zasiałeś. To zasiałeś, no, więcej nie ma. Trzeba będzie, wiesz, schować kombajn, bo więcej nie ma. A najwyżej zaraz jeszcze pojadę sprzedać coś. Kasy się zbierze więcej. Pusto? Pusto. Yes, my friend. Dobra, także ile mam? 60% w przyczepce. W sumie mam to na inspektorze. Dosypię sobie i sprzedam rzepak. To będzie kasa na siewnik. Będzie można siać w dwie osoby. Będzie olej rzepkowy. Będzie.
Olej rzepak. Będzie rzepak kolejowy. Ty, a wiesz jak wjechać na tą łąkę, gdzie krowy chodzą? O. Chcesz coś zobaczyć? Chodź. Chodź, bo coś pokażę. Chodź, chodź, chodź. Ja tu ciężko pracuję. Oj, dobra. To korze biegnie. Już idę. Dobra, patrz. I można sobie elegancko wjechać. Trawę skosić. Tu kupujemy jakieś siatki na pewno. Nie ma kolizji? Nie, koryto nie ma właśnie. Ej, patrz co znalazłem, ale fajny to jest. Basen. Schował się w basenie? Nie. Ale uciekł gdzieś. Pojechał. Uciekł gdzieś. Gdzie ty jesteś? No tu jestem, nie widzisz mnie? No nie widzę, a tam. A tu nie, to jest miejsce na obornik, a tu jest basen. Ej, a gdzie ty mnie widzisz? No ja ci widzę właśnie tu obok. Ja jestem w traktorze. Nie, no także nie wiem, kupić ten siewnik 3-metrowy, ale trzeba by było jeszcze coś... Trzeba by było lepiej jeszcze... oszczędzić jeszcze. A jaki on? No, ten patrz, ten z modów, nie? Ten 3-metrowy taki, co przed nim nie trzeba kultywować. Co, trzeba przed nim czy nie trzeba? Nie trzeba. Bez no 6... to bier. Ale on 35 tysięcy kosztuje, ja mam 31. Dobra, to jeszcze coś sprzedam. To trzeba by było jeszcze coś sprzedać i wtedy już by szybciej szło, nie? Te sianie. Wiem co sprzedaj. Co? Stary siewnik. Nie, on się może przydać. Na razie jeszcze zboże. Chyba, że hopnę szybko drzewo sprzedać. Nie. Jeszcze zboże w magazynie. Sprzeda się zboże w magazynie. Kurde, teraz już nie mam co robić. Korci mnie tak jedno drzewo chrupnąć. Ej, co to ma być, że mi ściąga ciągnik w lewą stronę? Jak co sprzedać? Jak to? Normalnie, sam sklep. To daj, ja teraz pojadę sprzedać, bo i tak nie mam co robić, i tak. No to co ja będę robił? No teraz ty sobie postoisz. Albo pojedziesz za mną kombajnem. Myślę. Mi nie trzeba dwa razy mówić. Tak, jest sporo jedzenia. Jęczmień to nie może, nie, ziemniaki tam nie. Pszenicę można chyba. Ile ta przyczepka ma pojemności? Nie wiem, nie patrzałem. 15. Ty to akurat będzie na pszenicę. Pa, 15 jest chyba pszenicy. Ponad, ale no to i tak troszkę zostanie. No to też tą pszenicę się zawiezie do piekarni. Gdzie lecimy? Będę pilotem. Do piekarni. Kombajnem. Światła są, są. Będziesz pilotował. No. No, możesz jechać. W locie. Ale to ja mam za tobą teraz tak wolno jechać. Tak. Serio? No. No trudno. Pole się nie kończy. Jeszcze będzie jechał dookoła jakimiś drogami. Zygzakami. Wybierze drogę dookoła mapy. Pilot to pilot. Jedź za nim. Patrz, będę ci światłami po lusterkach świecił. Które mi się awaryjnie włączało? Dwójką numeryczną. No tak. A to nie posiadam. Jak, dwójki numeryczne nie posiadasz? Nie posiadam bocznej. Klawiatury? No. Dlaczego? Nie mam. Jak to? No na laptopie nie ma. Ale masz ten... No ale to co, ukradli? Jak? Przecież są na laptopach. To jest z boku numeryczne. No ale ja akurat nie mam. Ale przy jakimś klawiszem aktywujesz. No to wciśnij jakiś klawisz. No to jaki? Nie wiem, spróbuj coś. A jakiego masz laptopa? Jakie masz klawisze, powiedz. Wszystkie standardowe i dodatkowo mam FN. No to z FN-em powinieneś mieć potem takim małym... Na podstawowych, na tych zwykłych klawiszach ma jeszcze tam z prawej strony te numeryczne podpisane jakoś. No to wciśnij, zobacz. I wciskasz je z FN-em i wtedy powinien ci działać. Działa?
Dupa. Nie działa. Czekaj, bo próg jest, próg jest, próg jest, próg jest. No. Ten próg jest głupi. Jeszcze kombajnem się zrobi. Kółko, kółeczko. Za daleko przyjechałem. Ty, no co się dzieje? To są lagi. Co ty robisz? Pomagam ci. A bo ty wyłączyłeś w tym ciągniku ten spację, kurde, ja wciskam. Mówię, coś to nie działa. Weź, zepsułeś mi ciągnik. Ja wciskam do przodu. No to ja już mogę siać, nie? Może. Nawóz jest zasiany? Tak. No to może wszędzie. A co się jesz w ogóle? Czekaj, kupię siewnik jeszcze. Nie wiem właśnie. Co tu siać? Pszenicę, jęczmień. Na 19? No. Ten siewnik się kupi. 35 tysięcy, no. Opłaca się chyba. Trudno, już kupiony. Ej, no zostawiłeś mnie! Widziałeś, jak cię przestawiłem? Miałeś mnie pilotować, a ty mnie zostawiłeś. Ja tylko... Zostawiłem ja i siewnik... przestawiłem. Ja siewnik kupiłem, a ty mnie zostawiłeś. Zostawiłem cię i przestawiłem. Dobra, wrócimy i będzie koniec już. Bo miejsce na dysku się skończy i dopiero będzie. Utopię się kombajn. Nie, jeszcze nie. Dojedźmy. Jeszcze mi słychać, że ostro tam skręca. No. Normalnie piłuje. Pano, co on robi, kurde, co on robi? Co on robi? Szatan. Jak to co? Chce mi utopić kombajn. Realistyka. Tak. Tylne koła ciągną. Nie pozwolę ci przejechać. No weź, bo mnie blokujesz. Ja się z tobą prędzej do wody. No i... Koniec gry. Game over. Koniec gry. Już drugi raz będziemy na tej serii wyciągać coś z wody. Ale pojemy równolegle zaparkowali. Ale widzę, że parkowanie równoległe zdałeś. Za pierwszym razem. No. To weź przynajmniej wyłącz je. Co ja wyłączę? Ej, zcięło mi grę. I co teraz? No koniec gry, no, powiem, że nie wiem. Gry. Ja widzę, że jedziesz do wody. Co? Nie rób tego. Konzi, przełącz się szybko na mój traktor i nagraj go. Gdzie jest? Gdzie jest? Pojechałbym tam do jeziora. Gdzie? A tam. A to nie zdążyłem. Ej, wywaliło mi grę. Ale ja wiedziałem, że Shogun tak się na pewno... Ale zacięło mi grę, wywaliło mi grę. Co? Shogun to wiesz. Patrz jak ładnie... No nie. Ale patrz jak ładnie wjechał. Proszę. Zasia tam jeszcze. A wyjdźcie, pozwólcie mi się teptać. Elegancko jest pod wodą. No kurczę, wywaliło mi grę. Także widzisz. O, z tymi liliami się fajnie komponuje. Chodź jeszcze, Szymi, idziesz? Tak, jak przez szkło. Nie, on jeździ. Mam też wjechać do wody? Nie, ty już sobie tam. Ale jak to fajnie, to pływa. Co, ciągnik? Stań sobie na tych liliach. Na liliach? Da się? No i patrzę na ten traktor. Stanąć sobie na liliach i patrzeć na traktor. Tak. Dobra. A czy to czasem nie ludzi pływa? No on tak nie pływa, ale patrzcie jak fajnie te liście tak przyjmują tylko traktę tak. A bo one go myją, tak wiesz. No, tykają. To jest auto myjnia. To jest myjnia, no. Dobra, także wszystko żeśmy. Nie no, Szogun, po co masz wchodzić? Nie wchodź. Kończymy. Także właśnie potopiliśmy sobie trochę. Nie,
nie nowego sprzętu. Szogun to przez przypadek wjechał, bo go zlagowało. No my też w sumie że przez przypadek wjechaliśmy, bo Korzy mnie zepchnął. Tylko ja byłem grzeczny dzisiaj. Tak, Szymi był grzeczny. Nie, nie wierzę! Kto to? Tak, jak wszyscy, to wszyscy. Dojdź dalej, mój jeszcze wyjedzie. Dojdź też chce być czysty. A nie, nie. Dobra, koniec, nie. Koniec tego wszystkiego. A to, ej, było. Zaraz tam jeszcze z komina leci dym. Nie spod wody. Spod wody leci z komina. Dobra. Musi fajnie wyglądać. To chyba kończymy. Tak, kończymy. Woda z Tormajor. Co? Na inspektorze se popatrz. Woda z Tormajor. Woda. Następny odcinek będzie z suszenia maszyn. Będziemy suszyć nasze maszyny, sprzęt. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Na razie. Bye.